Dzień dobry. Witajcie. Drugi raz w tym roku, dopiero wiem, ale staram się nadrobić. Jest druga połowa marca, jest naprawdę piękny, słoneczny dzień, co od razu jak człowiek wstaje i widzi takie słońce, to od razu robi się szczęśliwy. Także to jest dobry dzień na zrobienie vloga. Wiem, że w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu, jak nagrywałam vloga, też zaczynaliśmy od tej kompozycji, tej lasagne, ale chciałam wam pokazać, jak tak naprawdę powoli one kwitną, jak są na zewnątrz, w środku one kwitną o wiele szybciej, ale jak powoli one kwitną, cały czas coś nowego się rozwija i przynosi taką radość. Słuchajcie, dlatego, że w ogrodzie teraz naprawdę nie ma dużo koloru. W Polsce szczególnie jest jeszcze dosyć szaro, u nas w ogrodzie wzgorzałym, ja dostaję zdjęcia, jest jeszcze mało koloru. Ale dzięki właśnie takim aranżacjom możecie sobie zrobić kolor gdzieś bliżej domu, gdzieś na parapecie, nie musicie mieć wcale ogrodu i nie muszą one, te aranżacje, być wcale aż tak wyfikane. Mogą po prostu być to same bratki, tutaj są bratki tylko z mchem. Ten mech, ja uwielbiam, jak ten mech jest taki troszeczkę, wiecie, nieoczyszczony, dlatego że on jest tutaj od nas z tych pól z wierzbami, dlatego że tam, gdzie rosną wierzby, tak jak wam mówiłam już 100 razy, one rosną w miejscu, gdzie była zakopana kopalnia odkrywkowa i oni zakopali to beznadziejną ziemią. I jeszcze w dodatku tam pełno jest wody. A jak jest woda, jak stoi woda, to są warunki dosyć kwaśne. Także kiepska ziemia, woda, nic innego nie chce rosnąć, tylko z jakiegoś powodu rosną te wierzby, chociaż nie wszystkie, bo tamtej, z tamtej strony już zaczęły gnić. Ale właśnie rośnie mech, bo tak jak wiecie, ja po prostu kocham mech, to jest jakiś dla mnie podstawa wszystkiego. I mech to jest taki organizm, który zaczyna kolonizować miejsca, na których nic innego nie chce rosnąć. Dlatego jak macie mech w trawniku, to prawdopodobnie jest to miejsce bardzo, bardzo kiepskie z jakiegoś powodu i dlatego tam trawa nie chce rosnąć, czy światło, czy ziemia, czy woda. Tak, woda się łączy z kwasowością. Ale nie o tym teraz. Słuchajcie, biorę ten mech z tych podczas spacerów z moimi pieskami cudownymi w wierzbach i przynoszę go takiego, jakim jest. Po prostu tutaj są jakieś kawałki perzu, jakieś kawałki zdechłych, zeszłorocznych roślin. I tak to układam i dzięki temu ta kompozycja wydaje mi się, że jest taka bardzo naturalna. Wygląda w sumie, jakbym miała kawałeczek trawnika mojego, bo mój trawnik jest pełen różnych chwastów. Kawałek trawnika mojego w tej doniczce i do tego rośnie sobie tutaj taka mała taki mały bratek, których nie mam, szczerze mówiąc, w trawniku, no ale mam inne kwiatki. Ale o to chodzi, że możecie sobie sami, kontrolując, że tak powiem, mieć swoje własne doniczki, nawet na parapecie. Tak jak mówię, nie musicie mieć ogrodu, żeby mieć piękne, wiosenne kolory. Ale ogólnie o lasagniach mówiliśmy zeszłym razem, dlatego nie będę już tam za bardzo opowiadała o nich. Tutaj jeszcze pod moimi nogami jest pełno lasagni, ale chciałam, żebyście zobaczyli z tej strony. Powiem tylko teraz może trzy słowa o pielęgnacji. Ale zanim dojdę do tego, muszę wam powiedzieć, że ja jestem po prostu tak bardzo wzruszona. Chodzę, jakbym miała buty Nike Super Air. Po prostu chodzę jak na sprężynkach szczęśliwa. Dlatego, że jak czytam wasze komentarze po przeczytaniu, albo przeczytaniu całej, albo chociaż części książki mojej, to jest mi naprawdę miło i powiem wam, że naprawdę, wiecie, samo pisanie, potem praca nad wydaniem tej książki, dużo osób, tak jak mówię, bardzo, bardzo ciężko pracowało. Człowiek nie pomyślał o tym, a co będzie, jak ludzie zaczną czytać tą książkę. Może mi się nie spodoba. No i ja właśnie zaczęłam o tym myśleć niedawno i zaczęłam się tym bardzo mocno stresować. Ale teraz, jak mam pierwsze komentarze, to są takie, których w ogóle się nie spodziewałam. Po prostu są tak super. W ogóle się takiego przyjaciela się nie spodziewałam. Powiem, że po prostu trudno mi uwierzyć, że to się wszystko dzieje. Także dziękuję wam bardzo. Dziękuję tym osobom, które kupiły, które czytają, które dzielą się z tym na Instagramie, czy na Facebooku, czy wysyłają mi maile. I oczywiście zapraszam was do Warszawy 25 marca, teraz niedługo w sobotę, na spotkanie autorskie, a później 2 kwietnia do Gdańska. Kolejne spotkania autorskie jeszcze nie są ustalone, ale słuchajcie, jest dopiero początek roku, na pewno jeszcze będzie się dużo działo. Będzie się również dużo działo, oczywiście wzgorzałem latem, szczególnie jak ja tam będę, dlatego że teraz będę tu i tam będę jeździła, robiła różne rzeczy. Nie wiem, czy już wiecie, ale w czerwcu, 3 czerwca będzie też impreza w Warszawie z moim udziałem i z udziałem Garden Masterclass Polska z Noelem Kingsbury. Także dużo będzie się w tym roku działo. Będę wam o tym wszystkim mówiła. Bardzo dziękuję. Naprawdę jest mi super miło i aż mi troszeczkę głupio. Dobra, a teraz wracając do tych cudownych kwiatów. Zobaczcie, cały czas coś nowego się pokazuje. Pierwsze wyszły, oczywiście te bratki, to jest inna sprawa, one były dosadzone, także dużo jest pytań, czy można dosadzać do lasagni bratki. Tak, jak najbardziej, jak tylko dostaniecie bratki, to dosadzajcie.
spokojnie. Już jest teraz dobry czas, już nie jest tak zimno, już nie będzie takich mrozów. I co pierwsze wyszło? Oczywiście narcyzy. Im mniejsze narcyzy, tym one szybciej będą kwitły. Także starajcie się kupować takie małe mieszanki narcyzów. One się czasami nazywają do ogrodów alpinarium, wiecie, do ogrodów skalnych, tak? Po prostu są małe. I te małe najszybciej kwitną. I do takich małych narcyzów świetnie pasują takie płytkie naczynia, właśnie jak ta śliczna doniczka. Słuchajcie, tą doniczkę kupiłam podczas wycieczki w zeszłym roku z moją grupą w Pałacu Castle podczas wycieczki do Walii. Dlatego mi to zawsze przypomina, jak patrzę na tą doniczkę, przypomina mi tą wycieczkę i ten piękny dzień w Powys Castle w Walii. Ogród z widokiem na Snowdonie. No po prostu przepiękny dzień to był i to sprawia, że jest mi ciepło na duszy. Ale po tym, jak zakwitną te małe narcyski i większość z nich jeszcze w dodatku naprawdę pięknie pachnie. Zresztą bratki też pięknie pachną. No i później, zobaczcie, grubasy wychodzą, grubasy pod tytułem hiacynty, tak? One teraz wychodzą, tutaj są takie kremowe i niebieskie i one będą kwitły teraz. One przejmą pałeczkę od narcyzów i po tych hiacyntach zaczną kwitnąć oczywiście tulipany. Także to jest podstawa lasagne. O lasagne zresztą piszę w książce też, mówimy dużo w podcastach, też mówiłam w ostatnim podcaście. I teraz wasze lasagne pewnie jeszcze nie wyglądają aż tak rozwinięte, ponieważ jeżeli stały na dworze, to u nas w Polsce jest oczywiście zimniej, dlatego one będą jeszcze miały mniej przyrostu. Ale jeżeli macie je na przykład postawione w jakiejś jasnej werandzie albo w szklarni, no to oczywiście one już będą takie duże i mam nadzieję, że do tego czasu już dosadziliście te bratki. Ale wasze lasagne, które stały na zewnątrz, będą dopiero wyglądały aż tak obficie za kilka tygodni w Polsce. I to jest moment, kiedy musicie zacząć myśleć o tym, jak je pielęgnować. Dlatego właśnie, że dostajemy dużo pytań i na live'ie, i przez e-maile, i przez wszystkie źródła. Tych źródeł jest bardzo dużo. Właśnie pytanie o tym, jak pielęgnować teraz te lasagne. Przede wszystkim, wszystko, co będzie wam przekwitało, to natychmiast przycinajcie. Te narcyzy jeszcze są bardzo daleko od przekwitania, większość z nich jeszcze nawet się nie rozwinęła, ale jak one przekwitną, to ja ucinam je u samej nasady, ale nie liście, tylko kwiaty. Liściom trzeba dać umrzeć samym, tak, naturalnie, żeby one umierając, zamknęły całą swoją energię w cebulce, która w przyszłym roku też będzie przecież kwitła, tak? Także obcinamy tylko kwiatostany. To samo się tyczy hiacyntów, tak? Jak one przekwitną, to tylko i wyłącznie przycinamy kwiatostany, a liście zostawiamy. I to się tak naprawdę tyczy wszystkich cebulowych. Jedyne co, to przy muskarii, czyli przy szafirkach. Szafirki czasami wyglądają całkiem ładnie, jak przekwitną. Dlatego jak chcecie zostawić je w doniczce, ponieważ wyglądają ładnie, to zostawcie. Ale te tutaj nie wyglądają za pięknie, dlatego można spokojnie usunąć i dzięki temu wzmocnić cebulę kwiatową na przyszły rok. Kolejna sprawa to jest podlewanie. Dużo osób, troszeczkę jak to mój syn mówi, ma konfuzję, czyli nie bardzo kuma, co z tym podlewaniem o tej porze roku. Dlatego, że wiadomo, takie tradycyjne podlewanie latem donic, to czasami nawet i codziennie, tak? Jeżeli macie balkon wietrzny, to trzeba podlewać bardzo często. Ale uważajcie, żeby nie podlewać za dużo podczas wiosennych miesięcy, dlatego że oczywiście teraz to w ogóle to nie wysycha. Ja w ogóle to chyba podlałam może raz, dlatego że pomimo tego, że nie ma może cały czas deszczu, ta atmosfera o tej porze roku jest dosyć wilgotna, no jest poza tym chłodno. Te korzenie tutaj, gdybym, pomimo tego, że tu jest dużo wszystkiego, gdybym wyjęła tą kompozycję z donicy, to byście zobaczyli, że te korzenie nie przerosły jej tak bardzo, jak bardzo przerosłyby korzeniami rośliny latem. Tak? Także ta roślina pobiera po pierwsze o wiele mniej wody niż one by pobierały latem, poza tym to są rośliny cebulowe, większość z nich. A po drugie, ta woda bardzo powoli paruje z tych pojemników, dlatego podlewamy tylko wtedy, kiedy na przykład jest kilka dni słonecznych, mogą być zimne, ale słonecznych i wietrznych, co się akurat u nas często zdarza. Wtedy ja przychodzę i po prostu podnoszę doniczkę i wiem, że jest sucha, ale tutaj, pomimo tego, że tutaj na górze troszkę wygląda, jakby była przesuszona, to uwierzcie mi, że ona wcale nie jest sucha, jest bardzo, bardzo ciężka. O, tutaj widać, jak wychodzą główki, noski, wystawiają narcyzy, także to tutaj one będą kwitły. Także podlewajcie rzadko, tylko wtedy, kiedy naprawdę potrzeba, ale w związku z tym, że podlewacie naprawdę rzadko, nie macie okazji podlewać tak jak latem regularnie i później regularnie co tydzień lub dwa z nawozem płynnym, to tutaj za każdym razem, jeżeli będziecie podlewać, to możecie dodać nawozu płynnego do tych doniczek, tak? I ja wam bardzo tutaj polecam akurat płynny nawóz, albo właśnie z bokashi, albo nawet rozcieńczony, rozpuszczony obornik granulowany.
oczywiście humus, ale też humus własnej roboty. Humus, czyli sok z kompostowania za pomocą dżdżownic. I ostatni podcast jest naprawdę super, bo jest właśnie o tym, jak zrobić sobie samemu, nawet w domu, w mieszkaniu, kompost z dżdżownicami. Bardzo cenny podcast, posłuchajcie. I jeżeli później macie taki sok, że tak powiem, taki płyn, to właśnie to się rozcieńcza i super do podlewania takich aranżacji. Także jak podlewacie to co kilka tygodni, to wtedy podlewacie z nawozem i zobaczycie, że nie tylko te wszystkie bratki będą pięknie kwitły, czy cokolwiek tam jeszcze macie, może macie ciemierniki, może macie Belis perennis, czyli stokrotki, może macie niezapominajki, ja to mam niezapominajki, ale one jeszcze nie wyszły. To wszystko będzie pięknie kwitło, ale jeszcze dodatkowo te cebulki na przyszły rok będą naprawdę duże, większe i zakwitną jeszcze piękniej, dlatego że wszystko tutaj, co kwitnie teraz, hiacynty, narcyzy, to wszystko ja mogę zostawić na przyszły rok i znowu tutaj wsadzić, także nie będę musiała kupować nowych cebulek, ale tylko jak będę o nie dbała. No i kolejna rzecz, ostatnia tak prawdę mówiąc, ale bardzo ważna. Ja tego tutaj nie robiłam, dlatego że nie miałam czasu, ale słuchajcie, koniecznie trzeba te bratki ogławiać. Ogławiać, czyli obrywać albo obcinać, ale tutaj akurat przy bratkach to jest łatwo, można to robić paznokciami, palcami. Trzeba obrywać przekwitające kwiaty. I naprawdę nie bójcie się tego robić, dlatego że tutaj już idą następne, a ten, mimo tego, że jeszcze niby wygląda dobrze, ale zobaczcie, już tutaj jest taki poniszczony od wiatru i tak dalej, więc nie bójcie się, one tak strasznie szybko wracają, tutaj jest jakiś, no widzicie, jak opadają od nich liście, to potem, przepraszam, jak opadają od nich płatki, to potem mogą niszczyć liście, także koniecznie musicie ogławiać te bratki, również te malutkie. Ok, jeszcze raz tutaj, o tutaj macie malutkie. Również te malutkie, o też trzeba ogławiać, tak? Także to jest bardzo ważne i ja teraz bym chciała to właśnie zrobić. No dobrze, robota zrobiona. Oczywiście wstęp był o wiele za długi, bo chciałam powiedzieć dosłownie trzy słowa o tych bratkach, ale nie wyszło. Tak naprawdę dzisiaj chciałam mówić o tym, co się dzieje w warzywniku, dlatego że zeszłym razem byliśmy w ogrodzie zdobnym, teraz zapraszam Was do warzywnika. W warzywniku nie robiliśmy jeszcze zbyt wiele, dlatego że tak jak Wam cały czas powtarzamy z Jackiem, nie ma co szaleć, kiedy ziemia jest mokra. Ta trawa była do niedawna jeszcze naprawdę mokra, więc tutaj chodziliśmy tylko do kur albo do kompostownika. Nie ma co szaleć, ale w momencie, kiedy tylko zrobiło się troszeczkę bardziej sucho, to zajęliśmy się warzywnikiem, ale musieliśmy niestety zacząć w tym roku troszeczkę od podstaw, dlatego że to był ten rok, w którym musieliśmy zmienić ściółkę na ścieżkach. Słuchajcie, ten warzywnik ma jakieś 4 lata, 4-3 lata, ja już nie wiem, bo ten czas tak szybko leci. I w pierwszym roku na ścieżce był położony właśnie ten zrębek z tej wierzby, która nas tu otacza. Ta wierzba to wszystko nam daje. Z tej wierzby, która nas tutaj otacza, to są zrębki. I takie świeże zrębki były rzucone tutaj na ścieżkę jakieś 3 chyba lata temu, bez przesady, nie 4, 3 lata temu. I one pięknie się rozłożyły, przepięknie. I teraz te zrębki musieliśmy zgrabić stąd i wrzucać na rabaty, dlatego że oczywiście teraz to jest fantastyczny materiał do ściółkowania rabat, również w warzywniku. To co, że tutaj jest, że to jest zrębek, ale to jest przekompostowany materiał. Może będzie troszkę tutaj więcej, wiecie, grzybni, ale grzybnia jeszcze nikogo nie skrzywdziła, jeżeli chodzi o ogrody. Także tutaj zobaczcie, teraz Wam pokażę, bo akurat tutaj zdjęłam tą siatkę. Tutaj jest to, co było na ścieżce, tak? To wszystko było zdjęte i to tutaj zostało rzucone. O, zobaczcie, no przecież to jest prawie, że ziemia, nie? No wygląda jak ziemia, wiadomo, że to nie jest ziemia, tak? Bo to jest przekompostowana materia. Te wszystkie kawałki, które się nie przekompostowały, takie większe, te ciemniejsze większe tutaj są na przykład, to one oczywiście teraz są takie suche na wierzchu, więc je bardziej widać. Ale jak widzicie, jak tak włożę rękę i wyjmę, to jest naprawdę piękna
piękne podłoże do wysadzania i do wysiewania warzyw. Tylko że tak naprawdę ja jeszcze dzisiaj tutaj nie będę nic wysadzała, chociaż pokażę Wam za chwileczkę w szklarni, co mam przygotowane. Dzisiaj skoncentrujemy się na czymś innym. Ale chciałam Wam tylko powiedzieć, że to jest naprawdę fantastyczny sposób, żeby właśnie ścieżki w warzywniku wyłożyć, bo często ludzie mają dostęp do świeżych zrębków, nie mają dostępu do przekompostowanych zrębków, więc super. Bierzecie te świeże zrębki, robicie z nich ścieżki. Tutaj za pierwszym razem, kiedy robiliśmy ten warzywnik, bo założyliśmy go po prostu na trawie, tak? Tutaj była trawa. Także wtedy żeśmy tutaj rozłożyli agrowłókninę i na to poszły zrębki. I one też się potem łatwo ściągały, wiecie, żeśmy ściągali tą agrowłókninę, żeśmy ją ciągnęli do góry i ten kompost pięknie, wiecie, schodził, potem tylko żeśmy go wrzucali tutaj na zagony. Także zobaczcie, jaki super pomysł. Kupujecie te zrębki, rzucacie sobie na ścieżki, potem one się rozkładają po 3 latach, są gotowe, żeby można było je rzucić na rabaty. I oczywiście nie musicie w samych przekompostowanych zrębkach uprawiać warzyw w ogrodzie, ale możecie na przykład do tego dorzucać jeszcze posypkę robić z własnego kompostu, który wiadomo, że będzie miał inny skład, więc będzie bardzo cenny, a po mieszaniu z tymi przekompostowanymi zrębkami będzie po prostu super, tak? Także trzeba trochę tak kombinować, wiecie, w ogrodnictwie to tak trzeba też intuicyjnie, troszeczkę, że wie się, że to jest dobre, tamto dobre, a to jest złe. I wtedy za tym trzeba podążać. W każdym razie teraz tutaj żeśmy posprzątali, że tak powiem, mamy nową ściółkę na ścieżce. Ta ściółka będzie nam teraz służyła przez kolejne 3 lata. Za 3 lata znowu ściągniemy, tylko teraz, tak jak mówię, nie mamy już agrowłókniny, ponieważ pod tą agrowłókniną już nie było żadnych chwastów, ewentualnie tu i ówdzie jakiś mniszek, ale to jest naprawdę 3 rośliny chyba na cały ogród, także to żaden problem. I kolejna rzecz, jaką musieliśmy zrobić przy sprzątaniu warzywnika po zimie, to taka, że wyobraźcie sobie, że jeszcze w zeszłym tygodniu, tydzień temu w Anglii były takie śniegi, że zamknęli szkołę. I to był bardzo śnieg ciężki, dlatego że było, tego samego dnia było chyba plus 8 i ten śnieg cały czas leżał. I skończyło się to na tym, że te wszystkie moje pałąki, to też jest z wierzby, oczywiście. Zapytacie się mnie o cokolwiek i powiem, że jest wierzba. Te wszystkie pałąki, to jest tylko część pałąka, one się wszystkie połamały. Tak, zobaczcie tutaj, to wszystko jest połamane, leży. Tutaj to jeszcze nie tak źle, dlatego że te najgorsze to były te pierwsze rabaty i to już naprawiliśmy. I zobaczcie, jak teraz fajnie wyglądają. Te zagony są naprawione tutaj. W niektórych miejscach nie musieliśmy wszystkich nowych dawać, ale właśnie w związku z tym, że ja tutaj mam jarmuże, bób, chociaż bób później nie będę okrywała, dlatego że bób przecież trzeba zapylić. Ale w związku z tym, że tutaj mam wyższe plony, no to lubię, żeby te pałąki były wyższe, tak? A jak się tylko zrobi z jednego, no to on będzie niższy od gdzieś tak dotąd. Dlatego używamy 2 w ten sposób. Wbijam tak 2 i potem one się spotykają na środku. Ja je związuję. Tylko to jest praca dla 2 osób, dlatego nie będę tego teraz robiła. I teraz związuję je. O, tutaj na środku, tak? Tylko to będzie bardziej taki kształt pół hula hopu. Na środku związuję, potem zaginam ten kawałek, na dole związuję tu i z tej strony i mam perfekt hula hop, tak? Nie żaden jakiś taki przekrzywiony na jedną stronę, bo jak się używa jednej gałęzi, to się trochę przekrzywione jest na jedną stronę, tylko właśnie taki fajny i dosyć wysoki i dopiero na to nakładam siatkę. Także właśnie te dwa zagony jeszcze będą musiały dzisiaj przejść taki proces odnowy, ale byliśmy tutaj wczoraj w naszych wierzbach z psami, oczywiście, bo one kochają te wierzby i właśnie znowu chyba są w tych wierzbach, bo wcale ich tutaj nie ma, a zazwyczaj przecież są w ogrodzie. Z naszym synem, który nam pomagał i po prostu ścięliśmy troszeczkę takich przyrostów dwu albo jednorocznych i teraz z tego będziemy robić te pałąki. Słuchajcie, jeżeli robicie pałąki, tak patrzę, że ich nie ma, Holender. Miszki! Jeżeli będziecie używać jakichś takich pałąków z ogrodu do tego, żeby robić właśnie, jeżeli będziecie używać gałęzi z ogrodu do tego, żeby robić jakieś pałąki, jakieś stożki, tak, to nie zdziwcie się, że one potem się ukorzenią, tak? I one nawet teraz, jak wyglądają bardzo kiepsko, bo nie wiem, czy one przeżyły zimę, to one przeżyły, bo wierzba jest twarda, tutaj już są nowe te, ale jak ją wymieniam, bo to jest też złamane, widzicie, to pod wpływem śniegu się tak złamało. To zobaczcie, one cały czas mają korzenie, ale to nic. Korzenie wierzby jeszcze nikomu nie zaszkodziły w rabacie, także spokojnie mogą sobie być te korzenie. Teraz po prostu trzeba mieć troszkę tylko siły, żeby je potem wyrwać, tak? Staram się nie chodzić po rabacie. Okej. Okay. I teraz to po prostu najlepiej by było przeciągnąć przez,
przez shredder, czyli przez rozdrabniarkę, ale pewnie tutaj u nas pójdzie na ognisko, które palimy raz w roku na Sylwestra. Także jeszcze troszkę sobie poleży. Słuchajcie, chciałam wam tylko powiedzieć, że tutaj mam szpinak. Bardzo fajny szpinak, który ma taką czerwoną tutaj, taki czerwony nerw. Chyba się nazywa rubin, nie jestem pewna. I ten szpinak był tutaj wysadzony jesienią i potem wyglądał bardzo, bardzo kiepsko. I teraz czekam, aż on odbije. I takie rośliny, słuchajcie, które są wysadzane, bo dużo roślin w Polsce też spokojnie mogłoby przetrwać zimę pod takimi przykryciami. I taka roślina jak właśnie szpinak albo jarmuż, zaraz wam pokażę jarmuż, które były wysadzane do ogrodu jesienią i potem wyglądały bardzo beznadziejnie, to teraz, jak przychodzi wiosna, one mają tak rozwinięty system korzeniowy, że zobaczycie, ja wam będę pokazywała na pewno w przyszłości te szpinaki, bo one będą tutaj nam dawały liście do kuchni, do obiadu przez kolejne 4 miesiące. Naprawdę to jest super, żeby właśnie coś, jeżeli tylko się da, wysadzić je na jesień, bo potem na wiosnę tutaj będzie bardzo, bardzo dużo wszystkiego pięknie rosło. Także szpinak. Tutaj mamy bób. Bób został posiany w zeszłym roku w listopadzie. I wcale nie jest jakiś taki wielki, ale jest i to miło, tak? Także tu sobie rośnie bób, a tutaj rośnie czosnek. I tam też jeszcze rośnie szpinak, tam jarmuż, ale to nieważne. Nie tutaj chciałam się skoncentrować, widzicie, ja zawsze odbiegam od tematu. Chciałam wam pokazać jeszcze jarmuż, który też był posadzony jesienią. Jarmuż rosyjski. Zobaczcie, jak on teraz pięknie wygląda. Ja chyba zdejmę tą całą... siatkę, bo i tak będę musiała dzisiaj tutaj zmienić te hula hopy. Zobaczcie, jaki pikny. O, troszkę niech oddychają te rośliny świeżym powietrzem. A tu jest pięknie rośnie mizuna. Mizuna takiego koloru ciemnego. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale my ją mamy też wzgorzałem. Bardzo często ją uprawiamy. Bardzo ładna i bardzo zdrowa. Także teraz do sałatek, jak znalazł. O, piesek przyszedł. Come on. No chodź, misiaczku, chodź. Także zobaczcie, ile żarcia mam w warzywniku, tak? Zobaczcie, jakie piękne jarmuże. No po prostu przepiękne. To jest właśnie ten jarmuż Red Russian, czyli rosyjski jarmuż. Także naprawdę można niektóre rzeczy spróbować przezimować. Wiadomo, że każda zima jest inna. Może być super zimna jakaś zima. W tym roku była bardzo zimna zima w Anglii. O, dzień dobry, dzień dobry. W tym roku była bardzo zimna zima w Anglii. Naprawdę, pewnie jeżeli oglądacie Gardener's World, to już słyszeliście od Monty Dona, ile rzeczy mu padło. Rzeczy, które tak zazwyczaj nie umiera zimą w Anglii. Cześć. Cześć. Gdzie ty byłaś? To jest dziewczynka. Gdzie ty byłaś? Ale zobaczcie, ale ten jarmuż rosyjski przetrwał, szpinak przetrwał. A jak zimno jest u Monty Dona, to uwierzcie mi, u mnie to jest super zimno, ok? Także naprawdę trzeba eksperymentować. No dobrze, czyli to wszystko dzieje się na zewnątrz, a tak naprawdę chciałam was zabrać do szklarni, także zapraszam. Zapraszam was do mojej szklarni, którą, powiem wam szczerze, trochę się o nią martwiłam, dlatego że jak tutaj padał ten śnieg, on był tak strasznie ciężki, była taka gruba warstwa, to było coś niesamowitego. Ja tylko cały czas byłam na zewnątrz i ściągałam go z tej konstrukcji, dlatego że pamiętajcie, trzeba dbać o swoją szklarnię, dlatego że jak jest zbyt ciężki śnieg, to może coś się z nią stać, może jakaś szybka pędz. Szczególnie, że ta szklarnia już troszeczkę ma lat i nie jest tak dobra, jak niektóre szklarnie, tak? Wiecie, w dzisiejszych czasach można kupić naprawdę porządną. Ta już tutaj jest naprawdę dawno. I w ogóle tak szczerze mówiąc, nie wiem, skąd ona się tutaj wzięła, ale wiem, że cały czas jakieś szybki odpadają, wypadają. Ja musiałam przy mocnych wiatrach parę tygodni temu wciskać szybki, szyby, ogromne szyby na tamtej szklarni. Także taka jest prawda, ale szklarnie
naprawdę warto mieć. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Szczególnie o tej porze roku. I tak w tej szklarni ja mam sałaty i też mizunę. I sałaty są piękne. Ale w tej szklarni jeszcze nie mam takiego niczego jak sałata. Tutaj się wysiała mi sama rukola. Oczywiście w tunelu, to nieważne. Szklarnia, tunel, folia. Coś, co po prostu sprawi, że rośliny będą fizycznie odgrodzone od wiatru, od deszczu, od gradu, od chłodu. Wiadomo, że to jest nieogrzewana szklarnia, tutaj nie ma prądu. Także tutaj i tak jest zimno, tak? Ale jak jest na zewnątrz zimno, to tutaj nigdy nie jest aż tak zimno. I dlatego te rośliny tutaj o wiele lepiej rosną. W zeszłym roku nie miałam za bardzo już co przed zimą zrobić z tymi porami, dlatego tutaj na szybko posadziłam pory i teraz będę ciekawa, jak one będą rosły, dlatego, bo nigdy nie używałam, nie uprawiałam jeszcze porów w szklarni, ale po prostu taki eksperyment. Tamta szklarnia musi być pusta na początku maja, ponieważ do tamtej szklarni będą szły pomidory i bazylia, ale ta szklarnia może być zapełniona jakimiś plonami troszkę dłużej, dlatego do czego dążę? Do tego, że warto w każdej szklarni mieć miejsce na rozsady, tak jak tu, jak za mną, ale również miejsce, gdzie możecie posadzić coś, żeby mieć pierwsze nowaliki. A te pierwsze nowaliki możecie sobie albo wcześniej sami wysiać, albo jak w przypadku Anglii, ale w Polsce też chyba już teraz tak jest, można kupić rozsady. Ja mam wysiane tutaj swoje, opowiem wam zaraz o nich z tyłu, ale mam również kupione troszkę większe rozsady, które po prostu były uprawiane w warunkach cieplarnianych. Wiecie, podgrzewanie szklarni czy tunelu to jest naprawdę dosyć droga impreza, dlatego ja wolę pójść do sklepu i kupić takie coś za 2,50, to jest funta, tak? Także za jakieś 15 zł i po prostu potem sobie to wysadzić, już te podrośnięte sałaty. Dlatego przygotowałam sobie te sałaty, zaraz je tutaj posadzę na tej rabacie, ale chciałam wam powiedzieć, że mam jeszcze, kupiłam w tym samym czasie inne rozsady, które pójdą do ogrodu, one pójdą do tych rabat wzniesionych i to są różne kapusty i zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione. Ja bym chciała, żeby w Polsce już też więcej takich rzeczy można było kupować, tylko to się oczywiście wiąże z, tak jak mówię, z ogrzewaniem dużych tuneli. To jest naprawdę bardzo drogie, szczególnie w tym roku, kiedy, w zeszłym zresztą też, kiedy to ogrzewanie poszło tak bardzo do góry. Także to są, to jest groszek mąsztu, czyli taki, po francusku mąsztu znaczy wprost do buzi, do zjedzenia. I to jest taki właśnie o takiej cienkiej skórce, którego można jeść całego ze strączkiem. Później mamy tutaj kalafior piękny, seler korzeniowy, kapusta taka stożkowa, kapusta okrągła. I wiadomo, że ja jeszcze w sezonie będę wysiewała swoje groszki, kalafiory, kapusty, może nie seler, bo selera to mi wystarczy, ale wszystkie inne będę wysiewała później, ale zobaczcie, o ile te już są do przodu, dlatego jak ja je teraz wysadzę do tych rabat, które właśnie będę naprawiała za chwileczkę i potem zakryję tym tą siatką, no to one też tam będą miały dosyć cieplarniane warunki i szybciutko urosną. Oczywiście z tego wszystkiego groszki będą potrzebowały zapylenia, tak samo jak i bób. Dlatego ja groszki posadzę na rabacie za bobem, na tej samej rabatce i później jak one już będą w momencie, kiedy kwitną, to ja zdejmę te osłony i pozwolę, żeby przeróżne fruwające stworzenia do tego przylatywały i je zapylały, ale cała reszta, seler, tutaj te kalafiory, kapusty, słuchajcie, to wszystko może być przykryte przez nawet cały sezon, dlatego że te rośliny nie potrzebują zapylenia, bo tutaj nie potrzebujemy owoców, tak? Bo tutaj będą owoce, tak? A tam tutaj potrzebujemy liście. Także no akurat w przypadku selera to korzeń, no ale to samo, to nie ma kwiatów. Także to jest fajna sprawa, ale oczywiście możecie wysiać też swoje. Ja zaraz do tego przejdę, ale chciałam tutaj szybciutko posadzić te sałaty. Tu jest jakaś taka mieszanka baby leaf mixed. Słuchajcie, wiadomo, baby leaf, jak urośnie, to nie będzie żadne baby, tak? Tylko będzie dorosłe, dlatego ja sobie pozwolę tutaj zostawić je, aż urosną i one wtedy będą dużymi sałatami. To są sałaty liściowe, dzięki temu będę mogła brać te liście z nich cały czas pobierać przez przynajmniej 2 miesiące, podejrzewam. Także to będzie super i one będą prawdopodobnie gotowe. Ja teraz muszę polecieć do Polski, później wrócę i wtedy będą gotowe, o, akurat. Także ja sobie nie będę sadziła ich przy tych porach, bo tutaj mam inne plany, ale tutaj sobie zrobię 2 rzędy. O tak, widzicie na górze ten kompost, to znaczy to podłoże jest suchawe, ale na dole tutaj pod spodem, jak tylko przejeżdżam tą łopatką, to widać, że ono jest całkiem wilgotne, dlatego że ja tutaj zimą czasami podlewałam, żeby to nie, całkowicie nie przeschło. Tak, prosta sprawa, nie wiem, ile tutaj tego jest.
sklepie, jak kupowałam w szkółce, to próbowałam wybrać takie, żeby było jak najwięcej tych sałat, ale nie wiem, ile mi się udało zdobyć. Połowa jest takich z czerwonymi liśćmi, połowa jest zielonymi, ale wszystko to są sałaty liściowe. Słuchajcie, to jest proste, jak nie wiem. Biorę, wkładam tak, żadnego kopania jak zawsze, bo wiecie, nie jestem fanką. Ja myślę, że tutaj zmieszczę 4 sałaty w jednym rzędzie. Spokojnie. Pewnie właśnie jest 8. O, jeszcze jedna tu. I potem, żeby troszkę było kolorowo, to na zmianę dam je. O nie, 7. Kurde. Dobra, to wtedy trzeba zrobić troszkę taki myk, że ta niech będzie po środku, a ta po bokach. Dobra. No i teraz oczywiście tradycyjnie zostaną podlane do dziury. No takie śmieszne się przydadzą potem te multiplaty. Co ten piesek tam je po drugiej stronie? Patyczka, jaki tu grzeczny pieseczek. To jest Dziunka, dziewczynka. O, podlewamy do dziury. Oczywiście w szklarni, słuchajcie, musicie też uważać na ślimaki, dlatego teraz, jak już ja mam tutaj takie delikatne liście, bo na te pory to tam za bardzo nikt nie ostrzy zębów. Ale jak się ma już takie delikatniejsze rzeczy, to trzeba przyjść i zobaczyć, czy nie ma ślimaków. A zobaczycie oczywiście nie dlatego, że one tu będą siedziały, na was czekały, tylko zobaczycie, że są dziury na liściach, tak? I wtedy, jak wiecie, że są ślimaki, to wtedy warto wyjść wieczorem i je zebrać, zabrać i się ich pozbyć. Jak to zaraz, zaraz ta woda wsiąknie, to ja to przycisnę i jest ogarnięte. Ale oczywiście w szklarni teraz też możecie zrobić coś innego. Możecie coś wysiać. Dlatego ja tutaj mam nasiona rzodkiewki bio, naszej polskiej, Legutko. Jeżeli możecie, to naprawdę staracie się kupować bio. I teraz ta rzodkiewka, rzodkiewka, sałata mają to do siebie. Pory nie. Pory będą tutaj prawdopodobnie aż tak długo, aż za długo, bo ja bym tutaj chciała potem pakłażanej papryki posadzić. Pewnie gdzieś tak pod na przełomie maja i czerwca. Więc one tutaj mają te pory jeszcze 2 miesiące, 2,5 miesiąca. Podejrzewam, że w momencie, kiedy będę się pozbywała tych porów, to one będą jeszcze nie do końca takie duże, porządne, ale i tak je zjem, dlatego że przecież małe pory też można zjeść. Ale pomiędzy tymi porami szybciutko urosną inne rzeczy, na przykład właśnie rzodkiewki. Jeżeli otworzę. A, myślałam, że mam tutaj nożyczki, ale nie mam. Słuchajcie, bardzo ważne jest też, jakie wy macie doświadczenia, dlatego że ja mam takie doświadczenia u siebie, że jakbym posiała tutaj koperek, to koperek, który wschodzi mi tutaj w szklarni, gdzie jest czasami za ciepło, wiecie, koperek jest bardzo delikatny tak naprawdę i on dobrze wschodzi na zewnątrz też. I liście od razu będą takie twardsze, takie bardziej odporne na ataki mszycy. Bo ja zauważam, że właśnie w szklarni mszyca częściej lubi atakować mi koperek niż na zewnątrz. Także rzodkiewka nie ma problemu z mszycą, ale właśnie w związku z tym, że koperek ma problem z mszycą, dlatego koperek jest wysiany na zewnątrz już jakiś czas temu. O, właśnie pies goni kurę, ale ogólnie oni żyją w harmonii, ale bardzo dobrze, bo on zagania te kury tam do kurnika. Także to, co wysiałam kilka tygodni temu już na rabatach na zewnątrz, zaczyna dosłownie zaczyna kiełkować, tak? Dlatego, że pamiętajcie, że musi ziemia się ocieplić do jakiejś temperatury, dopiero wtedy wszystko zaczyna kiełkować. Także te rzodkiewki miejsca dużo nie zajmą. Ja robię rowek pomiędzy porami. Kto wie, może dam w tą stronę dalej, później też jeszcze coś posieję, bo nie ma nic lepszego niż własne rzodkiewki, własny koperek. I te rzodkiewki tutaj świetnie zawsze rosną. Tutaj są jakieś samosiejki. To są maki. Sorry, ale nie chcemy maków tutaj. Dobra. I teraz po prostu nasiona rzodkiewki są duże, więc bardzo łatwo jest je wysiać. Jak najrzadziej się da, tak? Spróbujcie, żeby te rzodkiewki potem nie były zbytnio zagęszczone. Tutaj jeszcze jakiś mak. I po prostu wsypujemy bardzo, bardzo, słuchajcie, bardzo, bardzo płytko, tak? Nie wysiewamy tego głęboko, bo tutaj nie ma żadnych strasznych atmosferycznych niebezpieczeństw. One tylko muszą być troszkę przykryte do wykiełkowania, ale nie głęboko, bo potem one będą długo, długo wschodziły. Teraz tylko je zakryję. O tak. Tak trochę je przyklepię.
delikatnie, słuchajcie, wszystko delikatnie, nic nie przybijamy na maksa, nie robimy piasku, z piasku zamków jak na plaży. Nie walimy w to, tylko delikatnie ręką przyciskamy. O, pani kura w kompostowniku jest. I podlewamy. Oczywiście ja powinnam tutaj teraz zaznaczyć, że coś wysiałam, ale zawsze sobie mówię, będę pamiętała, oczywiście jak to zaraz wykiełkuję, to będę też oczywiście wiedziała, co to jest, dlatego że po liściach poznam. Ale prawda jest taka, że czasami się zapomina, więc warto jest wbić jakieś etykiety, żeby było wiadomo, co tam jest posiane, akurat w tym przypadku posiane. Dobra, także tutaj już jest ekstra, będzie pełno żarcia. Także to były wysiewy i wysadzanie takich podrośniętych rozsad, które po prostu kupiłam w sklepie. Ale chodźcie do środka, pokażę Wam, co ja mam tutaj u siebie z moich własnych wysiewów. I to, cześć Białka, nie możesz tu wejść. To jest ciekawostka, może dla Was będzie też ciekawostka, że te wszystkie rośliny, które tutaj są, tutaj mam sałaty i różne rośliny kapustne. Tutaj są sałaty, tutaj są jarmuże. Boże, ty mu, co tutaj jest w ogóle? Też sałata. To jest jarmuż kolejny. Potem jest, to kiepsko wyszedł, kalafior. Tutaj wychodzi kapusta też bardzo powoli, ale widzicie, jaka jest różnica pomiędzy kiełkowaniem nasion, tak? To jest bardzo ważne też, no ale nigdy nie wiadomo, czy dobrej jakości te nasiona będą, czy złe. Tu jest też kapusta stożkowa, tu jest też jakaś tam kapusta, tutaj są brokuły, ale to nie o to, to wiadomo, to mówiliśmy Wam wszystko i w podcastach, i ja pokazywałam, wysyłałam patronom w newsletterze i również na terminarzu wysiewów, widzieliście, że te rośliny, sałaty liściowe, szpinaki, właśnie różne te kapustne, spokojnie można wysiewać wcześniej, dlatego że one się nie boją chłodów. I to jest piękne, korzystajcie z tego. Zobaczcie, te wszystkie, one były wysiane. Ja jestem taka leniwa, że ja chyba dałam tylko z jednej strony datę, kiedy to było wysiewane, ale to było wysiewane, nie wiem, jakieś 3-4 tygodnie temu. Dobra, nie ma daty. 3-4 tygodnie temu, podejrzewam, że w poprzedniej fazie dogodnej dla liściowych. I to na początku przez jakiś tydzień było na parapecie u mnie w domu. Na parapecie nie ma zbyt dużo światła, ale jest ciepło. I w momencie, jak one wykiełkowały i one były naprawdę małe, one były takie, to natychmiast wyniosłam je do szklarni i postawiłam tutaj. I one w tej szklarni przeżyły, słuchajcie, przymrozki spokojnie, te siewki. Ale te przymrozki były w nocy około minus 2 stopnie, nie więcej. Wtedy, kiedy mieliśmy taki duży śnieg i kiedy było bardzo zimno i było tutaj minus 7, jakieś 10 dni temu, to żeśmy po prostu to wzięli na noc do domu. I potem rano zresztą znowu wystawili, bo rano wyszło słońce i zrobiło się cieplutko. Było 10 stopni, a w szklarni pewnie z 20. Także możecie w ten sposób przechytrzyć, wiecie, temperaturę, to, że nie macie ogrzewanej szklarni. I jeszcze dzięki temu te siewki teraz są naprawdę mocne. Bo gdyby one były w domu, to one były rachityczne, długie, chore. W takim razie, żeby były długie, by miały cienkie tkanki, by były bardziej narażone na ataki mszycy. Także teraz one są naprawdę twardziele. I teraz już są gotowe do pikowania. Zaraz przepikujemy razem jeden rodzaj sałaty. Ale co chcę powiedzieć? Naprawdę, jeżeli zahartują się Wasze siewki, to te rośliny, które nie boją się chłodów, naprawdę nie muszą być długo w domu. Nie trzymajcie ich długo w domu. Jeżeli wystawicie je do szklarni po zahartowaniu, i że nie będzie mrozów większych niż minus 3 stopnie, powiedzmy, tak, żeby być one safe side, to spokojnie mogą tam zostać. I to są nie tylko te rośliny, ale również to były takie bardzo ładne czerwone, to są czerwone szczypiorki, tak? Tutaj widzicie, te szczypiorki są wysiewane, tak zwany multi-sow, czyli po kilka nasionek do jednej komóreczki. I teraz w ten sposób ja będę je wysadzała do ogrodu takimi kępkami. I później po prostu tą największą będę zjadała z każdego, potem na kolejną, tak? Także to też kiełkowało w domu i potem jak to było maluteńkie, to natychmiast szło do szklarni i tutaj było w tej pogodzie. To samo z porami. Te pory nadal są małe, dlatego że one powoli teraz rosną dalej, ale będą mocne, tak? Nie ma sensu trzymać je w takich warunkach cieplarnianych na oknie, gdzie nie ma wystarczająco światła. Ale są też dwie rzeczy. Tutaj jest szczypiorek White Lisbon, który zawsze powoli kiełkuje, wieśniak. A tutaj, słuchajcie, są rzeczy, które w ogóle kiełkują tylko tu. Kiełkowanie jest trochę nierówne, ale jest nie najgorsze. Tutaj wykiełkowało tu. To jest burak złoty.
A tutaj jest burak normalny, czerwony, tak? Tu jest burak Detroit, a tu jest burak Boulder Gold. I tutaj też wszystko. I to wykiełkowało tutaj w szklarni. Od razu ja to wysiałam i zostawiłam tutaj. Także to nawet nie było w domu. Także naprawdę nie wszystkie rośliny nawet musicie ciągnąć na parapet. A tak jak mówię, tutaj było, te były zostawione, jak było minus 7 stopni na zewnątrz. Także niektóre rośliny są niesamowicie odporne. Ale tylko wtedy, kiedy są cały czas w takich zimnych warunkach. Nie jak nagle wystawicie na zewnątrz, jak jest zimno, to wtedy one padną. Dobra, także te sałaty oczywiście pójdą już, jak ja je teraz przepikuję i później jak będą wysadzane do ogrodu, to pójdą już do ogrodu na zewnątrz. Tutaj nie w szklarni, tylko na zewnątrz. Mam różne rodzaje sałaty. Tutaj mam, tutaj Jacka ulubiona odmiana, nazywa się New Red Fire. Dostałam, chociaż jest kurczę, może ona zmieni kolor. Ona powinna być purpurowa, ale może zmieni kolor. Tutaj jest jeszcze, i to dostałam właśnie od Jacka, te nasiona. I tutaj też mam nasiona od Jacka, bardzo fajne. I to jest frekles sałata. A frekles to jest taka sałata, która ma takie nakrapiane liście, bardzo ładne. Tutaj widać, ten właściwy liść już ma takie kropeczki, także wiem, że to będzie taka frekles, śliczna sałata. Także to wszystko można teraz pikować i wstawiać już do ogrodu, i sadzić już do ogrodu, jak tylko one wypełnią korzeniami te multiplaty, tak? Ja jak kupuję bratki do tych moich wszystkich kompozycji, jak kupuję bratki, to zazwyczaj w takim czymś. I później to jest super do tego, żeby użyć właśnie do robienia, do pikowania, tak? Nie wiem, czy tyle sałaty, czy więcej sałaty. Znowu ten sam problem. Chce się wszystko przepikować, ale uwierzcie mi, że nie ma szans wszystkiego zjeść. Tutaj jest pewnie 1000 milionów sałat. Kto to wszystko zje? Dobra, w każdym razie kolejna rzecz do pikowania. Jakie podłoże? No wiecie, ja zawsze używam podłoże beztorfowe i lubię w ogóle kupować w różnych miejscach i je sprawdzać. Powiem wam szczerze, że nie ma żadnego, które jest super, dlatego że po prostu oni, producenci cały czas pracują na takim perfect produkcie, dlatego że to jest nowa rzecz i trudniej jest troszeczkę skomponować dobre podłoże beztorfowe, niż po prostu walnąć torf na stół. Ale jak wiemy, torf jest bardzo nieekologiczny, nie używamy podłoży torfowych i w Polsce coraz więcej jest beztorfowych, a w Anglii to już właściwie prawie, że wszystkie są beztorfowe. I problem z podłożami beztorfowymi często jest taki, że jest w nich dosyć mało nawozu, tak? Dlatego że teraz te rośliny już wykiełkowały i one będą potrzebowały jakiegoś żarcia, żeby dalej rosnąć. Dlatego ja po prostu biorę, ja tutaj w Anglii mam dostęp do mączki rogowej, nie do mączki rogowej, tylko do fish blood and bone, czyli do mączki rybnej, tak? Ona tak wygląda, mączka rybna. I to jest taki bardzo fajny nawóz, który jest pomiędzy obornikiem granulowanym, który się bardzo szybko rozkłada, a mączką rogową, która się wolniej rozkłada. To jest tak pomiędzy, on się średnio szybko rozkłada, ale wystarczająco szybko, żeby jeszcze, jak tylko on się rozrosną, karmić te sałaty, więc jeszcze na kilka dobrych tygodni nawet mogłyby być w tym podłożu. Także po prostu mieszam tą mączkę rybną, wezmę sobie troszkę jeszcze. Ta mączka rybna stała tutaj pod chmurką prawie, że bo ja mam dziury w oknach i mi się troszkę tutaj wody do niej wdało, ale jest okej. Ja zauważyłam, że tak, właśnie tak robiłam też, jak sadziłam te bratki, mieszałam z tą mączką rybną i potem świetnie te bratki rosły, to na zewnątrz, bo te są niedawno posadzone. Jeżeli nie macie czegoś takiego, to możecie sobie zetrzeć obornik granulowany. Też będzie super. Albo podlewać po prostu z nawozem płynnym, naturalnym, tak? Także wiecie dlaczego one są przezroczyste? Dlatego, że coraz więcej jest właśnie, nie wiem czy zauważyliście, ale różnych multiplatów, doniczek, które nie są czarne, dlatego że podobno czarnych doniczek i w ogóle czarnego takiego tworzywa nie rozpoznają maszyny, które pracują przy recyklingu plastiku. Dlatego bardzo często właśnie teraz one są w takiego koloru. Także to jest akurat fajne. Chociaż ja używam tych multiplat przez kilka dobrych lat. One tak szybko do recyklingu nie idą. I to też jest kolejna dobra rzecz. Także wypełniłam tutaj taką jeden multiplat, tak? I teraz biorę jakiś ołówek czy coś, biorę kawałeczek, można wyciągnąć całe i oderwać, albo po prostu biorę kawałeczek, odstawiam, bo wiecie, nie ma sensu wyciągać też wszystkiego, bo nie wiem, czy użyję tego, może jak to użyję tylko tyle, to resztę mogę oddać koleżance, koledze, tak, komuś, bez wyciągania tego, bez naruszania korzeni tej rośliny, tych roślin. Także teraz to sobie tutaj leży i musimy teraz delikatnie rozdzielić te korzenie, to kolejna porcja.
trzymamy, łapiemy tylko i wyłącznie za listki, to już Wam mówiłam wiele razy. Bardzo łatwo to się rozłącza. Jaki piękny, zobaczcie, system korzeniowy, taki długi. To jest wszystko podłoże beztorfowe, tak naprawdę da się to zrobić. Jaki system korzeniowy cudowny. Oczywiście te rośliny nie są wybujałe, one nie są rachityczne, perfekt, szczerze mówiąc, ale można nadal posadzić je chociaż troszeczkę głębiej tu, żeby ten system korzeniowy jeszcze bardziej się wzmocnił, tak? Jeszcze bardziej się zagęścił. Także piękneż tak naprawdę są te korzenie. Celujemy. No, trochę czasami ciężko. Pomagamy sobie ołówkiem, troszkę głębiej, ołóweczkiem zakopujemy i tyle. I potem to przyciśniemy oczywiście, ale zobaczcie, w ogóle nie mam potrzeby trzymać za te korzenie, w ogóle. Proszę sobie, idźcie tam do środeczka, pyk, pyk, pyk i zrobione, tak? I w ten sposób pikuję wszystkie sałaty. Nie tak dużo ich nie, bo to jest tylko 10 otworków. No w sumie wiecie, no, jakie mam tyle różnych odmian tej sałaty, no to teoretycznie 10 jednego by było ok, ale też czasami tak bywa, że się coś wysadzi później do ogrodu i ślimaki zjedzą, albo psy przejdą, albo kury wydziobią, albo koty coś tam zrobią, już nie powiem co. Także może czasami warto jednak więcej popikować, żeby po prostu było w razie czego, tak? I też jak wysadzacie rozsady do ogrodu, to to, co Wam zostanie, też nie dawajcie tego od razu na kompostownik, tylko połóżcie gdzieś z boczku, żeby to jeszcze kilka dni było, bo tak jak mówię, może coś Wam się nie przyjmie, to będzie można to po prostu dosadzić. Ok? To jest bardzo relaksujące, powiem Wam szczerze, cudownie. To jest takie fantastyczne uczucie. A jakie smaczne są później te sałaty. Ja po prostu uwielbiam chrupać sałatę. Ja, jak tylko mam, to cały czas jem przez cały sezon. O! No i też jest łatwa w uprawie, dlatego jak jesteście początkującymi ogrodnikami, to sałata będzie super. O właśnie, właśnie o to mi chodziło. Przepraszam. Przepraszam, rybeczko. A tu nie wolno chodzić. A tu nie wolno chodzić. Nie wolno. Moja zabaweczka pluszata. To jest Dziunka. Dziewczynka. Gdzie jest twój braciszek? Nie wiesz. Kocham po prostu. Kocham. Och, co ja bym zrobiła bez tych psów i bez tego ogrodu. Także słuchajcie, prosta sprawa teraz. Bierzemy te dwa palce. Nie słuchajcie się ludzi, którzy mówią, żeby tego nie zakopywać. Musi mieć korzeń styczność, łączność z podłożem, tak? Także dwoma palcami delikatnie zakopujemy. Grzeczny pieseczek. O tak. Czterema, znaczy się nie dwoma. Tak. Pyk, 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 pyk. I oczywiście teraz powinniśmy to oetykietować, jak to się mówi, dać etykietę. Ale tutaj też teraz muszę etykietę dać, bo mam dwa, pewnie zrobię jeszcze jedno takie coś. Także, aha, no i podlać. Podlejemy, tutaj postawię. To wtedy jak będę podlewała te sałaty, to przy okazji skorzystają z tego te pory, które tutaj rosną. Także, o, podlewamy. Tak, proszę. I tyle. Ja postawię je tutaj. O, od razu widać, jaka ciężka jest ta multiplata, multiplat. Postawimy tutaj. I teraz zrobię więcej tych wszystkich, popikuję więcej roślin. O, ja tutaj jeszcze mam cebulki z dymki, no ale to nic wielkiego, to spoko, nic ciekawego. Zaraz zacisnę już te sałaty, też będzie koniec. Także zobaczcie, ile rzeczy fajnych można teraz robić w ogrodzie, chociaż tak naprawdę jest jeszcze chłodno. I tak jak mówię, jak macie okazję, to chociaż okryjcie swoje rabaty, żeby tam można było jakieś takie wczesne nowaliki wysiewać, wysadzać. Róbcie rozsady w domu, to wszystko jest fantastyczna zabawa. No i macie swoje własne o wiele tygodni, miesiące nawet wcześniej z ogrodu, niż byście mieli, gdybyście wysiewali wprost do ogrodu. I teraz chciałabym Wam powiedzieć najbardziej ekscytującą rzecz, chociaż nie wiem, czy coś jest bardziej ekscytujące niż, chyba nie, chyba książka jest najbardziej ekscytująca, ale chciałam Wam powiedzieć, że bardzo, bardzo było wiele zapytań o tym, czy my sprzedajemy coś online poza tymi naszymi kochanymi sadzonkami szczepionych i wzmacnianych pomidorów. Często zadawaliście pytania, czy możecie kupić to, co mamy w sklepiku w Zgorzałem wysyłkowo, czy mamy jakieś nasiona fajne i tak dalej. I powiem Wam, że bardzo mi było przykro mówić przez wiele lat, że niestety nie. Dlatego, że po prostu nie dochodziło do tego, nie dochodziły ręce do tego, tak? Dlatego, że założenie takiego sklepu online to jest naprawdę sporo pracy. Ale
faktycznie temat zaczął się jeszcze zeszłego roku jesienią. Próbowałam tu i tam i udało mi się założyć sklep internetowy online. W tym sklepie będą mi pomagali moi przyjaciele, jak zawsze, wszyscy, których zresztą znacie bardzo dobrze już z podcastów i z w ogóle ze wszystkiego. I będzie, ruszy. Nie powiem wam nawet jeszcze, jak się nazywa, ale już rusza na dniach, może już nawet ruszył. Będziecie wiedzieć z Facebooka, z Instagrama, będziecie wszystko wiedzieć. Dlatego, że nie wiem, jak się nazywa, bo po prostu zapomniałam. Przepraszam, ale mam tyle na głowie, że nie wiem. Ale to nic nie ważne, dlatego że tak jak mówię, zobaczycie. I w tym sklepie przede wszystkim, oprócz tego, że będziecie mogli kupić te wszystkie piękne rzeczy, które można kupić w naszym sklepie w Zgorzałem, to jeszcze w dodatku w tym sklepie staram się jak najbardziej i z roku na rok będzie lepiej. Ale po prostu w tym roku to są początki, wiecie, no, początki zawsze są może trudne. Ale chciałabym mieć przede wszystkim ciekawe nasiona. Ciekawe nasiona warzyw i kwiatów, ale na początku szczególnie warzyw. Udało nam się zdobyć nasiona warzyw kilku ciekawych firm, których za bardzo nie ma w Polsce, ciekawych odmian. Z różnych powodów to są ciekawe odmiany. Przede wszystkim odmiany, które świetnie nadają się do polskich warunków, albo odmiany, które są po prostu w Polsce niedostępne. Także chciałabym was bardzo, bardzo zachęcić do tego, żebyście odwiedzili ten sklep, pochodzili sobie, pooglądali, zobaczyli, co o tym myślicie, ale to będzie oczywiście początek naszej długiej, długiej drogi z tym sklepem online, ale dzięki temu będziemy mogli sprzedawać rzeczy wam nie za zgorzałego. I najważniejsze jest to, że w tym sklepie będą te święte motyczki. My na razie mamy listę bardzo, bardzo długą ludzi, którzy zamawiali te motyczki przez ostatnie 6 miesięcy i ja ich wszystkich mam spisanych, także nie martwcie się. Jak tylko to będzie, to dostaniecie wszyscy e-maile, ale te osoby, które chciały kupić motyczki wcześniej, może widziały je w filmie Grunt to Ogród, może u nas w Zgorzałem, to będą te motyczki w tym sklepie. Także naprawdę ja jestem bardzo podekscytowana, bardzo się cieszę. Poza tym to naprawdę sporo też pracy było nad tym. Zaraz jak skończyliśmy generalnie książkę, to zaczęliśmy robić ten sklepik. Pieski się ładnie bawią. Także to jest super, super wiadomość. Także dziękuję wam, że wytrwaliście ze mną w tym pięknym dzisiejszym filmie, podczas tego pięknego właściwie poranka, bo jest jeszcze nawet nie ma południa. Było mi bardzo, bardzo miło i wiecie co? Dzięki tym vlogom, to uwierzcie mi, ja też czasami, chociaż czasami mi się nie chce, to częściej wychodzę do ogrodu i teraz już się tak nakręciłam, że zostanę tutaj do końca dnia. Trzymajcie się, życzę wam dużo zdrowia, dużo energii i żeby wasze ogrody pięknie rosły, żebyście mieli pełno sałat, pełno porów, pełno cebul i wszystkiego. Pa, pa!